Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że tak licznie Państwo przybyliście na dzisiejszą uroczystość, na otwarcie dzisiejszej sprawy, na wykład, na to, co wszystko, co wiąże się z rocznicą, jaką dzisiaj obchodzimy. Witam serdecznie pana senatora Łukasza Mikołajczyka. Bardzo serdecznie witamy. Serdecznie księdza Władysława Tadeusza Szmyta, jeśli to widziałem, bardzo serdecznie. Księdza kanonika Krzysztofa Neumana, witam serdecznie. Księdza prałata Alfreda Bąker, witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie profesora Jerzego Pietrzaka, który razem z księdzem Mąką przewodzili Komitetem Odbudowy Pomnika Ludopolskiego, tego drugiego pomnika. Witam serdecznie. Witam zastępcę prezydenta panią Ewę Matecką. Witam serdecznie. Przewodniczącego Rady Powiatu pana Działy Raczyka. Proszę Państwa, szczególnie jest mi miło, że dojechali do nas goście z Sopotu. Państwo Leonora i Henryk Leduchowscy. Witamy bardzo serdecznie. Ja tylko dodam, że pan Henryk Leduchowski jest potomkiem najmłodszego brata kardynała. Jest pierwszym prezydentem Sopotu po odrodzeniu samorządu. Jest obecnie członkiem Rady Fundacji Pasolineum. Cieszę się, że Państwo do nas dotarli i wzbogacili również naszą postawę, dlatego że ten obraz Państwa Szymbeka, ten u góry, to jest ze zbiorów Państwa Ludowskich na czas ustawy. Możecie Państwo ten obraz podziwiać. Pod spodem jest szkic do tego obrazu, ale my byśmy przekonani do tej pory, że to jest też szkic Szymbeka, ale porównując teraz jakby klasę wykonania tego obrazu u góry i tego szkicu, to mamy wątpliwości. To znaczy wątpliwości tego rodzaju, że no tutaj widać klasę Stanisława Szembeka. Pamiętajmy, proszę Państwa, że ta scena, ona dotyczy wypuszczenia kardynała Ludowskiego. To był świt 3 lutego. No, gdybyśmy byli ściśle pogodzeni z historią, to byśmy musieli nad ranem robić dzisiaj o świcie, jeszcze 3 praktycznie. No ale pozwoliliśmy sobie zrobić to trochę później. Myślę, że Państwo o to nie macie do nas pretensji. Myślę, że tak jest najlepiej. Proszę Państwa, ta wystawa, którą organizujemy, bo dzisiaj my planowaliśmy uczcić w szczególny sposób to wydarzenie, jakie miało miejsce 140 lat temu, ale zainspirowała mnie wystawa, która była rok temu w Poznaniu, w ośrodku Brama Poznania. Wtedy z okazji tamtej wystawy, która była z kolei w 140-lecie nominacji kardynalskiej dla arcybiskupa Ludowskiego, która, przypomnijmy, o tym będzie pan profesor Matusik na pewno mówił, która nastąpiła w trakcie, kiedy arcybiskup Ludowski siedział w więzieniu. I wtedy wysłuchałem wykładu pana profesora Przemysława Matusika i sobie postanowiłem, że u mnie też ten wykład będzie, dlatego że no, bardzo mi się spodobał ten wykład, a przede wszystkim forma, w jakiej pan profesor Matusik opowiadał. Myślę, że oczywiście nie umniejszając tej rangi tego wydarzenia, tej rangi w dziejach Kościoła, w dziejach relacji Państwo-Kościół, to warto spojrzeć na kardynała Ludowskiego od takiej ludzkiej strony. Ja chcę Państwu zarekomendować katalog wystawy, który ukazał się do tej rocznej wystawy, w której są m.in. listy księdza kardynała do jego kapelana Meszczyńskiego. To jest przede wszystkim, te listy są napisane bardzo dobrze, to jest piękny język, ale tam właśnie odkrywamy takiego kardynała, który no, nie stoi na cokolwiek, tak bym powiedział. I wiele jest tam niezwykle interesujących szczegółów. Zachęcam Państwa do zapoznania się, do zakupu z tego wydawnictwa. Proszę Państwa, dziękuję wszystkim tym, którzy dopomogli nam do powstania tej wystawy. Już tutaj wspomniałem o parafii świętego Stanisława Biskupa, która wypożyczała nam eksponaty. Inni są też wymienieni
na planszy na początku naszej wystawy. Ja się tutaj przedłużać, to chcę powiedzieć tylko taką jedną kluczową kwestię. Właściwie to więzienie kardynału Kowalskiego w Ostrowie było pierwszym ważnym wydarzeniem w dziejach historii miasta. No tak się niestety złożyło, ale właściwie wtedy dopiero po raz pierwszy Ostrów trafił na karty historii, powszechnej. Dzisiejszym językiem powiedzielibyśmy, że to było wydarzenie bardzo medialne. No tak należałoby powiedzieć, dlatego że nagle nazwa naszego miasta pojawiła się na ustach całej Europy. I to bez przesady można powiedzieć, że cała katolicka Europa była zainteresowana tym niecodziennym wydarzeniem. Ale nie tylko katolicka, bo dzięki tej wystawie, nie tylko katolicka Europa, bo dzięki tej wystawie dowiedziałem się, że echa uwięzienia arcybiskupa Lecha Kowalskiego dotarło również na przykład do Fiodora Dostojewskiego i Fiodor Dostojewski w swoich dziennikach wspomniał, co prawda nie o uwięzieniu, tylko o uderzeniach, które jest w miejsce kilka lat później, kiedy było kolejne konklawę. No i tam jest takie sformułowanie Fiodora Dostojewskiego, że dobrze, że Leon Polski nie został papieżem, bo mielibyśmy z tym problem. No tyle tylko, że po pierwsze przecenił jakby zaangażowanie się arcybiskupa, a po drugie, mimo że wtedy akurat ogłoszono dokładnie wyniki konklawy, to kardynał Ledowski nie miał wtedy szansy. Postanowiłem głosu biskupa Bischampa z racji takiej wspólnoty duchowej. To był też biskup, który znał kardynała Ledowskiego z jego pobytu w Belgii i w związku z tym w ten sposób jakoś zasygnalizował, solidaryzował się z postawą arcybiskupa. Proszę Państwa, tyle z mojej strony, a teraz zapraszam na wygłoszenie wykładu przez pana profesora doktora Przemysława Matusika. Proszę bardzo. Panie dyrektorze, dziękuję za to zaszczytne dla mnie zaproszenie. Jestem pierwszy raz w Ostrowie. Okazji, bardzo się z tego cieszę. Proszę Państwa, od razu Państwu zapowiem, no nigdy nie ma dwóch takich samych wykładów, więc to, co powiedziałem rok temu, to niekoniecznie musi się powtórzyć, na pewno się powtórzy tutaj. Jeszcze raz dziękuję panu dyrektorowi za zaproszenie. Dziękuję także za to, że to uroczyste wydarzyło się rzeczywiście o świecie. Bo to by nam wszystkim chyba skomplikowało nieco życie. Szanowni Państwo, istotnie, nie wiem, czy tak było, że oczywiście osób po raz pierwszy wkroczył na karty historii. Kardynałowi arcybiskupowi Ledowskiemu wskutek jego więzienia na pewno wkroczył na kartę europejskich gazet. Powiem, szanowni Państwo, rzeczywiście elementem tego nowego obrazu jest historia ostrowska, która spełnia na Ledowskim ściśle się wiąże. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Przepraszam za przerwę. Cieszę się, że ten temat, czy Państwo zostaliście, myślę, doskonale wprowadzeni w ten temat, którego uzupełnieniem jest wystawa, którą możecie Państwo obejrzeć. A o formalne otwarcie tej wystawy poproszę pana Henryka Ledowskiego, przedstawiciela RODO, któremu jest poświęcona dzisiejsza wystawa. Proszę bardzo, pana Henryka Ledowskiego. Chciałem, zanim dokonam tego uroczystego aktu, chciałem powiedzieć może ze trzy słowa. Otóż, proszę Państwa, na pewno nie za bardzo Ostrów skorzystał na tym, że ja przyjechałem razem z moją żoną, ale myśmy na tym skorzystali, że mogliśmy tutaj przyjechać, zobaczyć Ostrów i zobaczyć Państwa, że choć trochę interesujecie się, bardzo interesujecie się losami jednego z moich, no nie takim bezpośrednim, ale przodków. Proszę Państwa, kardynał w naszej rodzinie naturalnie jest bardzo wysoko stawiany. Wielu mamy takich w rodzinie, takie osoby, które odegrały bardzo wielką rolę dla Polski, z czego jesteśmy dumni. Ale chciałem powiedzieć tutaj Państwu tak, ponieważ pan dyrektor zaczął od tego, że na konklawę
kardynał otrzymał tylko jeden głos. No więc nie został pierwszym polskim papieżem, ale kardynał został pierwszym polskim prefektem kongregacji wiary. W ogóle przedtem byli tylko Włosi. Także kardynał również i w tym zakresie troszeczkę rozpoczął jak gdyby awans w hierarchii watykańskiej. I teraz ogłaszam wystawę za otwartą i zapraszam Państwa do oglądania tego wszystkiego i dziękuję Panu Dyrektorowi za tak wspaniałe zorganizowanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo i zapraszam jeszcze raz do oglądania wystawy. Dziękuję serdecznie.